Bardzo serdecznie witam na kolejnym spotkaniu z naszego cyklu, w którym próbujemy lepiej zrozumieć naszych przodków i wyciągnąć wnioski z tego, co udało im się wymyśleć i z tego, co udało im się stworzyć w wieku XIX i początkach wieku XX. Pan profesor Andrzej Wawrzynowicz odkryje przed nami pewną tajemnicę, że można znaleźć coś romantycznego w pracy, a przynajmniej tak, jak rozumiem, wierzyli Wielkopolanie. Czy to nam pomoże, aby dla nas praca stała się atrakcyjniejsza, poromantyczna? To przekonamy się na koniec dzisiejszego spotkania. Po wykładzie zapraszam do dyskusji i do rozmowy. Zapraszam, panie profesorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mam przyjemność kolejny wystąpić tutaj w Bibliotece Raczyńskich. Jest to cykl, który do pewnego stopnia kontynuuje cykl ubiegłoroczny. Miałem okazję wygłosić tutaj dwa wykłady powiązane tematycznie w takim cyklu kanonu wielkopolskiej nowoczesności. Tematyka tego dzisiejszego mojego wykładu dotyczy pojęcia pracy w kontekście myśli wielkopolskiej. Tytuł wystąpienia nawiązuje w swoim punkcie wyjścia do takiego dość znanego artykułu Stanisława Filipowicza August Cieszkowski i Karol Libert, romantyczny patriotyzm pracy. Artykułu opublikowanego w 1988 roku w zbiorze studiów historycznych Polska myśl polityczna na ziemiach pod pruskim panowaniem, pod redakcją naukową Sławomira Kalębki, artykułu poświęconego XIX-wiecznej idei pracy organicznej. Idea pracy organicznej sformułowana przez nurt pozytywizmu warszawskiego jako zwarty program społeczny ma, jak słusznie zauważa autor przywoływanego artykułu, swoją genealogię jeszcze w myśli epoki romantyzmu. Jest wyraźnie obecna między innymi w twórczości wymienionych tu dwóch czołowych przedstawicieli filozofii polskiej okresu międzypowstaniowego, o których miałem już okazję szczegółowo mówić z tego miejsca, Cieszkowskiego i Liberta, ale jest też w jakiś szczególny sposób związana z tym wielkopolskim duchem walki o zachowanie tożsamości narodowej Polaków w zaborze pruskim. U stóp pomnika Karola Marcinkowskiego, znajdującego się w Poznaniu na alejach jego imienia, widnieje napis Karol Marcinkowski, twórca pracy organicznej. Zaś cokół usytuowanego w zbiegu ulic Podgórnej i ulicy Święty Marcin pomnika Hipolita Cegielskiego opatrzony został tą łacińską sentencją Labor omnia vincit, praca zwycięży wszystko. Wykład niniejszy stanowi próbę wyjaśnienia tego osobliwego fenomenu łączności ideowej między treścią przekazu polskiego romantyzmu, a źródłową zawartością jednego, można powiedzieć, ze sztandarowych haseł pozytywizmu epoki już postyczniowej, a zarazem próbę zdefiniowania historycznych i filozoficznych przyczyn finalnego zaniku tej łączności. Zaniku, który pozostawi nam w efekcie świadomość zbiorową spolaryzowaną na dwie przeciwstawne, można powiedzieć, formacje ideologiczne. Przepełnionych mistycznym nastrojem narodowego mesjanizmu polskiego romantycznych idealistów polskich z jednej strony i zorientowanych na nowoczesny, pozytywny model patriotyzmu politycznych realistów, zdeklarowanych krytyków wszelkiej narodowej megalomanii i cierpiętnictwa polskiego z drugiej strony.
Ta ekstremalna wewnętrzna polaryzacja ideowa społeczeństwa polskiego, która oznaczała historycznie dwie różne wizje patriotyzmu, wyewoluowała współcześnie w ideologiczną opozycję między neoromantycznymi rzecznikami troski o ochronę suwerenności historycznego dziedzictwa narodowego, a zwolennikami krytycznego zerwania z kultem historii Polski, pozytywnego otwarcia na świat i takiej no, radykalnej modernizacji naszego kraju, naszej zbiorowej świadomości. Dawny spór między tymi formacjami nie tylko nie stracił więc historycznie na znaczeniu, ale uległ wzmocnieniu, zwłaszcza w ostatnich latach, opanowując właściwie wszystkie segmenty życia zbiorowego Polaków. Polska podzieliła się na dwie, można powiedzieć, formacje polityczne, forsujące skrajnie konkurencyjne wizje wspólnoty społecznej i politycznej. Podejmuje się obecnie w Polsce szereg niezależnych prób wyjaśniania tego fenomenu, zwłaszcza na gruncie publicystyki politycznej, ale także na gruncie nauk politycznych czy socjologii. Wydaje się, że adekwatne postawienie diagnozy przyczyn tego stanu rzeczy wymaga cofnięcia się do genezy samego zjawiska, ale moim celem jest właściwie nie tyle sama próba stawiania takiej diagnozy, ile raczej charakterystyka perspektywy historycznej sprzed momentu wyraźnego zarysowania się samej wspomnianej polaryzacji, to znaczy tego ideowego pęknięcia świadomości polskiej. Czym jest z punktu widzenia filozofii polityki, historii idei ta postyczniowa polemika i w efekcie to zerwanie z koncepcją polskiej myśli narodowej epoki międzypowstaniowej XIX wieku i czym jest tak naprawdę pozytywistyczna krytyka romantycznego modelu patriotyzmu? Czym one są, jeżeli w tym ostatnim, czyli w kluczowych stanowiskach filozofii okresu, bądź są romantyzmu, jest już implicite zawarty, wypromowany wiele lat później postulat pracy organicznej i społecznej pracy u podstaw? Czy idea wielkopolska, która wyprzedziła historycznie w tym względzie postyczniowy program pozytywizmu warszawskiego, poglądy m.in. Bolesława Prusa czy Elizy Orzeszkowej, stanowi tu jakąś małą, lokalną, jakbyśmy powiedzieli dziś niedostatecznie reprezentatywną teoretycznie wyspę na mapie idei polityczno-społecznych i filozoficznych XIX-wiecznej Polski pod zaborami, czy jest raczej odwrotnie, a mianowicie tak, że w rozwijanych tu w Wielkopolsce koncepcjach filozoficznych znalazła w istocie odbicie treść właśnie najbardziej reprezentatywna dla ówczesnej myśli polskiej. Treść, która jednak z jakichś przyczyn zewnętrznych uległa później zatarciu, wypaczeniu czy jakiejś ideologicznej deformacji. Encyklopedyczna definicja pozytywizmu polskiego, zwanego również warszawskim, ponieważ Warszawa stanowiła, jak wiadomo, centralny ośrodek oddziaływania tego historycznego nurtu, mówi nam, że był to ruch polityczno-społeczny i publicystyczno-literacki myśli polskiej w latach 1864-1890, który łączył w sobie postulaty zachodniej, głównie francuskiej, brytyjskiej filozofii pozytywistycznej z poznaku Augusta Comte'a oraz Johna Stuarta Milla i Herberta Spencera z programem narodowo-społecznym opartym na idei pracy organicznej i na perspektywie realizmu politycznego.
Głównymi teoretykami ruchu byli Aleksander Świętochowski, wspomniany tu już Bolesław Prus, a także Julian Ochorowicz i Piotr Mielowski. Z definicji tej wiemy też, że pozytywizm polski w swych zasadniczych dążeniach przeciwstawił romantyzmowi wiarę w zdobycze nauki, kult pracy, dążenie do gospodarczego i kulturalnego podniesienia kraju oraz upowszechnienia oświaty. Tak przedstawia to najbardziej popularne kompendium wiedzy PWN. Sprawa komplikuje się już jednak, kiedy wychodzimy z poziomu takiej jak ta ogólnej definicji polskiego pozytywizmu i próbujemy przedstawić szczegółową charakterystykę tego nurtu, sięgając do jego ideowych źródeł. Wówczas okazuje się, że kluczowe postulaty tego stanowiska zakorzenione są w historii i myśli polityczno-społecznej właściwie poprzedniej epoki. Koncepcja pracy organicznej jako działania ukierunkowanego na rozwój życia gospodarczego społeczeństwa polskiego na terenach dawnej Rzeczypospolitej przedrozbiorowej zaczyna się zarówno w tym wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym zupełnie gdzieś indziej. Jej pionierami nie są wtedy warszawscy publicyści i pisarze, lecz wielkopolscy żołnierze, powstańcy, tacy jak generał Dezyderych Łapowski, czy podporucznik Karol Marcinkowski, niegdyś lekarz sztabowy w Powstaniu Listopadowym, księża, tacy jak ksiądz Augustyn Szamarzewski, czy Piotr Wawrzyniak, wreszcie naukowcy i filozofowie, a zarazem aktywni działacze polityczno-społeczni i gospodarczy, tacy jak Hipolit Cegielski, August Cieszkowski czy Karol Linet. Z tych dwóch ostatnich, notabene pierwszy, Cieszkowski, jako nastolatek bierze udział w sypaniu szańców podczas rosyjskiego oblężenia Warszawy podczas powstania, zaś ostatni, Libelt, walczy w tym samym powstaniu jako artylerzysta, za co otrzymuje podobnie, zresztą jak Karol Marcinkowski, krzyż orderu Virtuti Militari. Ten obraz wielkopolskich pionierów pracy organicznej okresu międzypowstaniowego XIX wieku można powiedzieć zupełnie nie pasuje do doktryny pozytywizmu warszawskiego epoki postyczniowej. Epoki, którą otwiera od strony ideowej, między innymi publikowany w latach 1869-1870 na łamach krakowskiego przeglądu polskiego pamflet polityczny T.K. Stańczyka, autorami tekstów zawartych w tym zbiorze byli Stanisław Tarnowski, Stanisław Koźmian, Józef Szujski i Ludwik Wodzicki. Pamfletu wymierzonego w polską ideologię powstańczą, dość jednoznacznie. Pamflet posługujący się satyryczną formą przekazu publicystyczno-literackiego do promowania nowoczesnego modelu patriotyzmu, opartego na głęboko zrewidowanej, krytycznej wizji dziejów Polski i głoszącego umiarkowanie lojalistyczną postawę konserwatywną, jako fundament światłego wreszcie i racjonalnego w kontrze do rzekomo szalonych i irracjonalnych postaw narodowych romantycznych mesjanistów, realizmu politycznego. Jest, jak się wydaje, coś, co łączy ducha całej epoki postyczniowej XIX wieku, co zatem zespala, po pierwsze, narodowy program pozytywistów warszawskich głoszących potrzebę aktywizacji socjalno-ekonomicznej polskiej wspólnoty narodowej i po drugie ideologię realizmu politycznego konserwatystów krakowskich, stańczyków, forsujących koncepcję częściowej
autonomii kraju za cenę rezygnacji z pełnej wolności politycznej. Tym łącznikiem jest głębokie, jak mi się wydaje, doświadczenie klęski powstania styczniowego i trwałej utraty wiary w suwerenność narodową. Upadek powstania styczniowego w 1864 roku odbiera społeczności polskiej zamieszkującej obszar Królestwa Polskiego, a nieco wcześniej w wyniku krwawych wydarzeń rabacji krakowskiej 1846 roku, także obszaru Galicji, wiarę we własną podmiotowość polityczną. Złamana de facto polska świadomość narodowa na tych terenach zmuszona jest, można powiedzieć, zrezygnować z wielkich idei i poprzestać na małym. To jest na obronie substancji etnicznej narodu i egzystencjalnej trosce o byt. Zarazem tego stają się właśnie ideologie polityczno-społeczne dominujące w myśli polskiej epoki postyczniowej. Polacy z jednej strony są, zwłaszcza w relacji z innymi narodami, dość wrażliwi na krytykę pod swoim adresem, ale z drugiej strony wykazują wewnętrzną tendencję do lekceważenia własnego dorobku kulturowego i umniejszania swoich obiektywnych zasług. Uważam, że zasługi te, nawet jeżeli historycznie jakieś są, z reguły nie wytrzymują próby porównania z osiągnięciami innych społeczności. Dlatego też generalnie nie należy o nich zbyt wiele mówić. Trzeba ten temat raczej dyskretnie pominąć. O tej skłonności pisze pośrednio m.in. Mickiewicz panu Tadeuszu, to słynne "A co Francuz wymyśli, to Polak polubi", jest, jak się wydaje, taką literacką konceptualizacją jednego z przejawów tej labilności, chwiejności indywidualnego i zbiorowego poczucia własnej wartości Polaków. Bardziej dosadnie formułuje to kilka lat później już Słowacki w wierszu grup Agamemnona, pisząc to słynne "Polsko, pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą". Jako cecha narodowa jest ta labilność oczywiście uwarunkowana także historycznie, a po części wspierana, zwłaszcza w czasach późno-nowożytnych, przez ideologie narodowe sąsiednich nacji, zwłaszcza po całkowitej utracie przez Polskę niepodległego bytu państwowego w 1795 roku i w wyniku uruchomienia instytucjonalnych mechanizmów germanizacji, rusyfikacji ludności polskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Ale jako pewna forma światopoglądu zbiorowego, tendencja, dyspozycja do takiej chwiejności utrwala się szczególnie silnie po drugiej połowie XIX wieku, po upadku powstania styczniowego. Rok 1864 stanowi tu cezurę jako moment historycznego załamania się romantycznej ideologii mesjanistycznej i związanej z nią wizji dziejów Polski, która w opinii nowego pokolenia polskich historyków i myślicieli politycznych eksponowała nadmiernie historyczne zasługi Polaków i całkowicie pomijała przywarę narodową. Koncepcja tak zwanej krakowskiej szkoły historycznej i oparty na niej program polityczny ugrupowania Stańczyków zakładał w związku z tym potrzebę gruntownej rewizji tego stanowiska, zastąpienia go nową, zdemitologizowaną interpretacją nowożytnej historii Polski i nową, radykalnie odmienioną wykładnią patriotyzmu. Jeden z czołowych reprezentantów tego konserwatywnego ugrupowania, Stanisław Koźmia, w swojej książce zatytułowanej "Rzecz o roku 1863" zawarł systematyczną krytykę romantycznej koncepcji twardej, bezkompromisowej walki o niepodległość. Pisze tak.
są różne dla narodów stopnie niepodległości. Dlatego narodu, który stracił najwyższy, zachowanie najniższego już jest trudnym zadaniem. Ale odpychanie wszystkich innych prócz najwyższego jest szaleństwem. Naród polski mógł i powinien był wedle okoliczności szanować i pielęgnować wszelkie stopnie niepodległości. Od półniepodległości do samodzielności narodowej, a przede wszystkim nie narażać tych stopni skokiem do najwyższego. Tego nie potrafił i tym opóźnił swoje odrodzenie. Dwa ostatnie pokolenia zatem wychowane zostały pod wpływem dogmatu zupełnej niepodległości i odzyskania dawnych granic, niepodzielności terytorialnej zamiast jedności narodowej oraz artykułu wiary, że nie tylko jest interesem Europy, ale i jej obowiązkiem odbudować dawniej istniejącą Polskę. Ten dogmat i ten artykuł wiary nazwano ideałami. Miały one z ideału to, iż osiągniętymi być nie mogły, ani urzeczywistnionymi, nie należały zatem do dziedziny politycznej. Pod wpływem powyższego wychowania postępować i działać miały dwa pokolenia znajdujące się w najtrudniejszych, nawet najgroźniejszych warunkach bytu narodowego, a pigmeje stawiali sobie do rozwiązania olbrzymów zadań. Z fałszywego założenia musiały wyniknąć błędy zgubne, dla cienia poświęcony musiał być jego przedmiot, dla abstrakcji niepodległości, rzeczywistość polegająca na wzmocnieniu i zabezpieczaniu bytu narodowego. Koniec cytatu. Widać tu wyraźnie historyczne podłoże tych poglądów. Krakowska Szkoła Historyczna była nurtem w historiografii polskiej ostatnich dekad XIX wieku, którego cechą rozpoznawczą była generalnie pesymistyczna ocena dziejów Polski. Zgodnie z tą oceną zarówno polityczny kres Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1795 roku, jak i klęski kolejnych powstań narodowo-wyzwoleńczych Polaków były bezpośrednim bądź pośrednim efektem błędów czy wad narodowych. To jest źródłowo skutkiem złego ustroju politycznego, lekceważenia prawa, partykularyzmu szlachty polskiej i jej patologicznej skłonności do anarchii. Czołowymi przedstawicielami szkoły byli historycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Walerian Kalinka, Józef Szujski, Michał Bobrzyński, Stanisław Smolka. Do głównych przeciwników tego nurtu, bo takie stanowiska również zarysowały się, należeli natomiast Józef Ignacy Kraszewski i Władysław Konopczyński. Lojalistyczna koncepcja polityczna konserwatystów krakowskich, zgodnie z którą należy pracować indywidualnie i zbiorowo na rzecz, cytując Koźmiana, półniepodległego bytu narodowego, w nadziei uzyskania w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości na drodze stopniowego postępu w tym zakresie pełnej autonomii czy suwerenności państwowej. Otóż ta koncepcja, wbrew pozorom pewnego realizmu politycznego, i to chciałbym podkreślić, zawiera wyraźne elementy, powiedziałbym, takiego naiwnego myślenia życzeniowego. W szczególności nie definiowała ona warunków dostatecznych osiągnięcia finalnego celu tego postępu, czyli przyszłej wolności. Nie było w tym programie niczego, co dawałoby nam pewność, że rezygnując z tego postulatu niepodległości, decydując się na jakieś formy półniepodległości, osiągniemy tą pełną autonomię, o której mówili Stańczycy. Dlatego polska myśl neomesjanistyczna przełomu XIX i XX wieku, głosem swojego czołowego reprezentanta, o którym tu już miałem również okazję mówić w ubiegłym roku, urodzonego notabene w Wielkopolsce ekonomisty, przemysłowca, działacza społecznego i filozofa politycznego działającego na terenie Galicji, Stanisława Szczepanowskiego, sprowadza później efektywne znaczenie historyczne programu politycznego Stańczyków do funkcji takiego negatywnego mobilizowania zasobów
świadomości narodowej, warunkującego przyszłe odrodzenie idei Polski. Ciekawie brzmią w tym kontekście także uwagi Szczepanowskiego na temat roli Bismarcka w tym procesie. W aforyzmach o wychowaniu pisze Szczepanowski tak. Był czas niedawno, mowa tu o ostatnich dekadach XIX stulecia, sam tekst został opublikowany w drugiej połowie lat 90. XIX wieku. Był czas niedawno, kiedy zdawało się, że wszyscy Polacy już się ułaskawili, już zmądrzeli, już zwątpili i zrezygnowali. Był czas, kiedy na całym świecie odzywał się tylko jeden głos wierzący w Polskę. Głos Bismarcka. Z całym jasnowidzeniem nienawiści on jeden nie dowierzał skrzepłej powierzchni wulkanu. On wiedział, że gotuje się w nim lawa gorąca, że w sercu każdego Polaka tli jeszcze iskra pod popiołami, którą wypadki lada chwila na nowo rozdmuchać mogą. Dlatego też z nieubłaganą konsekwencją ścigał on każdego Polaka, od księdza i szlachcica, aż do chłopa i najbiedniejszego wyrobnika, ba, nawet Żyda polskiego. Dla Bismarcka co Polak, to wróg. I politykę tę, jako spuściznę, przekazał narodowi niemieckiemu. Chwała mu i wdzięczność, że choć jako nieprzyjaciel, on jeden nie zwątpił o Polsce. Nawet w chwili, kiedy właśnie odszczepieńcy we własnym języku już głosili naukę, że naród polski powinien na zawsze wyrzec się niepodległości. Koniec cytatu. Pisząc o czołowym przedstawicielu stronnictwa Stańczyków, Szczepanowski nie przebiera już w słowach. Jeszcze jeden krótki fragment. Po Bismarcku należy się wdzięczność Stanisławowi Kazimierzowi, że jawnie i głośno wypowiedział tę ideę abdykacji narodowej, którą inni starannie i ze wstydem ukrywali na dnie swojej myśli. Po Bismarcku on się najwięcej przyczynił do ocknięcia się idei Polski, bo można teraz oddzielić zdrowych od trędowatych i odciąć suche gałęzie od niespożytego pnia żywotności narodowej. Koniec cytatu. Tak to wygląda z perspektywy polskiego myśliciela politycznego, działającego pod koniec lat 90. XIX wieku na terenie Galicji, czyli na terenie zaboru austriackiego. W tym kontekście myśl wielkopolska jawi się odmiennie. Przedstawia się ona mianowicie jako idea zachowanej zbiorowej pamięci, w szczególności po 1831 roku, czy po klęsce powstania listopadowego, a następnie restytuowanej w nowych okolicznościach historycznych wielkości polskiej wspólnoty politycznej, ale wielkości mierzonej nie nostalgiczną wizją zewnętrznej powierzchni przyszłego terytorium, terytorium odzyskanego państwa polskiego, projektowanego na wzór dawnej Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, i niemierzonej też bynajmniej wyobrażeniem jakiegoś cudownego powrotu do mocarstwowej potęgi polityczno-militarnej czy gospodarczej kraju z okresu XVI wieku, to jest złotego wieku dziejów Polski. Chodzi natomiast o wielkość wewnętrznego poczucia indywidualnej i zbiorowej jedności ducha polskiego, postrzegano już przez pryzmat nowoczesnej świadomości narodowej, osadzonego zatem w konkretnej, nie zaś abstrakcyjnej, tylko rzeczywistości historycznej i nieustannie konfrontowanego z obiektywnymi faktami dojrzałego przekonania własnej podmiotowości we wspólnocie nowożytnych narodów europejskich. Przekonania połączonego przy tym ze zdolnością do czynnego realizowania się i wcielania na zasadzie samoorganizacji w konkretne formy instytucjonalne politycznej, społecznej i kulturowej suwerenności narodowej. Idea wielkopolska w tym sensie, jako idea, można powiedzieć, wielkiej Polski, ale znowu nie wielkiej Polski rozumianej jako jakiś ujęty patetycznie wielki projekt, jak się teraz mówi, znaczy ubrany w patos wielkich słów postulat nieustannej modernizacji kraju. To jest w koncepcję niekończącego się postępu ku jednostronnie zdefiniowanym i wyidealizowanym
wzorcą cywilizacji, cywilizacji europejskiej, postępu, który tę wielkość odsłonić ma w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości. Lecz Polski wielkiej tu i teraz, a więc Polski żyjącej ideą własnej suwerenności i pracą własnych obywateli wcielającej tę własną ideę w rzeczywistość. Taka idea znalazła swoją obiektywizację w XIX-wiecznej Wielkopolsce. Znalazłem ją dzięki osobowościom tej miary, co właśnie Dezydery Chłopowski, Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Karol Liber czy August Cieszkowski. Od tego momentu, można powiedzieć, tutaj w Wielkopolsce idea polska nigdy nie była już czymś jedynie wyobrażonym, czymś, co dopiero ma się stać, co tylko być powinno, a nie jest. Lecz stało się rzeczywistością mimo efektywnego braku oparcia w instytucjach realnie istniejącego państwa polskiego. I Wielkopolanie zdołali zachować tę ideę i utrzymać jej tworzoną przez lata jedynie własną pracą i własną działalnością rzeczywistość do końca I wojny światowej, by w 1918 roku nadać jej także, można powiedzieć, pełny instytucjonalny kształt. I dlatego jest coś prawdziwego, powiedziałbym zarazem nieprawdziwego w tej popularnej tezie o pozytywistycznym duchu Wielkopolski i o tym, że w Wielkopolsce nie liczy się i nigdy nie liczyła rzekomo idea, lecz zawsze jedynie realne, pozytywne działanie. Prawdziwego dlatego, że faktycznie na wiele lat przed tym, jak narodził się na terenie ziem polskich zaboru rosyjskiego w Królestwie Polskim pozytywizm warszawski, a w znajdującej się pod zaborem austriackim Galicji zaistniał konserwatywny realizm polityczny Stańczyków, pozostająca w granicach zaboru pruskiego Wielkopolska była już w stanie wznieść się na poziom realnego, pozytywnego działania zbiorowego i samoorganizującej się polityczno-społecznie i gospodarczo więzi narodowych. Nieprawdziwego zaś dlatego, że elementem napędowym tego działania i tej więzi była od początku do końca idea. Żywa idea romantyczna, która nie wchodziła tu nigdy w kolizję z pozytywnym, realnym czynem. Ta sama idea wolności narodowej, niczym nieograniczona, indywidualna i zbiorowa świadomość suwerenności Polaków tego regionu, prowadziła później, w 1918 roku, powstanie wielkopolskich i to ona również stanowiła, ośmielę się to powiedzieć, siłę napędową poznańskiego czerwca 1956 roku. No właśnie, głęboka zmiana sytuacji międzynarodowej w Europie po roku 1945 i powstanie dwóch antagonistycznych bloków politycznych wschodniego, w orbicie którego znalazła się wbrew własnej woli walcząca ofiarnie po stronie zwycięskich aliantów Polska oraz zachodniego, do którego włączona została m.in. Republika Federalna Niemiec, polityczny spadkobierca przegranej III Rzeszy, państwa, które wywołało II wojnę światową i dopuściło się systematycznego ludobójstwa na niespotykaną historycznie skalę. Ta historyczna zmiana każe nam po raz kolejny pytać o racjonalność polskiej myśli politycznej. Chcemy o takie idealistyczne wartości, jak na przykład polityczna lojalność wobec sojuszników. Czy zatem rację mają w tym kontekście ci, którzy mówią, że w wielkiej polityce, zwłaszcza mierzonej w kategoriach strategii globalnych, racje mniejszych podmiotów politycznych nie liczą się i ostatecznie giną w realno-politycznych kalkulacjach dużych graczy? Czy historia powojenna nie uzasadnia zatem po raz kolejny jakiejś wyższej racjonalności dwudziestowiecznych sukcesorów pruskiej tradycji realpolitik? Spróbujemy sobie na to pytanie częściowo przynajmniej
odpowiedzieć, pozostając oczywiście cały czas w obrębie głównej tematyki wykładu. To, że alianci zachodni nie ścigali po II wojnie światowej z pełną determinacją nazistowskich zbrodniarzy niemieckich na terenie RFN, mimo oficjalnego uznawania zasady, że zbrodnia ludobójstwa nie podlega przedawnieniu, jest faktem. I wynikało to oczywiście po części z rachunku geopolitycznego. Amerykanie, jak wiadomo, z jednej strony świadomi byli, podobnie jak Sowieci, potencjalnego niebezpieczeństwa odradzania się nacjonalizmu niemieckiego, ale z drugiej strony wiedzieli, że bez istnienia pozostającego w strefie ich wpływów politycznych demokratycznego państwa zachodnio-niemieckiego nie będzie istniała żadna efektywna zapora przed ekspansją sowiecką na zachód. Nie istniała już bowiem wtedy, tak jak w 1920 roku, suwerenna Polska mogąca potencjalnie zatrzymać tę ekspansję. Brytyjczycy i Amerykanie uznali, jak wiadomo, ostatecznie na konferencji jałtańskiej w lutym 1945 roku, że muszą oddać Stalinowi Europę Środkowo-Wschodnią, w tym Polskę, dla zachowania szansy stabilnej i pokojowej odbudowy Europy Zachodniej. Sama wyzwolona Francja nie dawała pewności, że apetyt Stalina zatrzyma się na linii granicznej ciągnącej się na południe od ujścia Łaby, to jest linii wytyczonej zachodnią granicą NRD. Było realne niebezpieczeństwo, że apetyt ten sięgnie linii Renu, a nawet ją przekroczy. Znany amerykański dowódca wojskowy z czasów II wojny światowej, generał George Patton, powiedział kiedyś, że woli mieć jedną dywizję niemiecką naprzeciwko siebie, niż jedną dywizję francuską po swojej stronie. To oddaje nieco sposób widzenia sytuacji w Europie po wojnie przez Amerykanów. Poza tym ten pragmatyczny rachunek geopolityczny USA był tutaj czynnikiem, jak się wydaje, decydującym. Pragmatyczny rachunek geopolityczny USA plus realna obecność po II wojnie światowej armii amerykańskiej w bazach wojskowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec, która, co warto dodać, dawała samym obywatelom RFN obiektywną gwarancję demokratycznych praw i wolności, plus zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w kwietniu 1948 roku program odbudowy Europy, popularny plan Marshalla, realizowany w latach 1948-1952, w wyniku którego w postaci rozmaitych form pomocy technologicznej i gospodarczej wpompowano w gospodarki zachodnioeuropejskie ogółem blisko 13 miliardów ówczesnych dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na obecną wartość stanowiłoby jakieś 107 miliardów dolarów. RFN było trzecim pod względem wielkości funduszy po Wielkiej Brytanii i Francji beneficjentem tego planu. Plus jeszcze nie mniej ważny, choć pośredni rezultat wdrożenia tego planu, którym był efekt takiego skokowego, historycznego, można powiedzieć, pod względem wysokości wzrostu gospodarczego i poprawy koniunktury w całej Europie Zachodniej na kolejne 20 lat. Wszystko to złożyło się na powojenny sukces gospodarczy Niemiec. Nie można oczywiście odmówić indywidualnych zasług, w tym także niewątpliwie intuicji realizmu politycznego wybitnym niemieckim politykom powojennym, takim jak Konrad Adenauer, kanclerz RFN w latach 1949-1963. Ale no, nie można tego odrywać od kontekstu międzynarodowego, geopolitycznego. A z tej perspektywy ten powojenny niemiecki realizm polityczny i jego skuteczność były tylko pochodną polityki USA.
Niektórzy mówią, że i bez tej amerykańskiej obecności w Europie Niemcy i tak poradziliby sobie gospodarczo, bo podchodzą tradycyjnie do kwestii politycznych, nie jak na przykład Polacy, idealistycznie, przedkładając myślenie życzeniowe nad rzeczywistość, lecz w sposób realistyczny. Nie brakowało w przeszłości, zwłaszcza w PRL, nie brakuje obecnie, także i u nas, pewnej fascynacji, niekiedy nawet nostalgii za niemieckim, czy jak się to w Wielkopolsce mówi, pruskim porządkiem gospodarczym. Fascynacji rozciąganej niejednokrotnie na cały system polityczny Niemiec. To pośrednie, częściowo pozytywne odwoływanie się, najczęściej oczywiście z przymrużeniem oka, ale jednak, do ideowych fundamentów pruskiej myśli państwowej połowy XIX wieku, która później stała się oficjalną ideologią zjednoczonych pod hegemonią Prus Niemiec, a której pełnym, praktycznym eksponentem był żelazny kanclerz Otto von Bismarck, ponadczasowa, można powiedzieć, dziś ikona niemieckiej realpolitik. Otóż ta tendencja każe nam patrzeć z większą podejrzliwością na wszelkie formy idealizmu politycznego. Niejednokrotnie w związku z tym podkreślamy na przykład, że powstanie wielkopolskie 1918 roku było jedynym w historii walki narodowo-wyzwoleńczej Polaków powstaniem zwycięskim. Mówimy tak, aby oczywiście wydatnić związek tego wydarzenia z obiektywną rzeczywistością polityczną. No, w woli ścisłości historycznej warto dodać, że nie było to tak do końca ani jedyne zwycięskie powstanie Polaków, ani nawet jedyne Wielkopolskie. Jest bezsprzecznym faktem historycznym aktywny udział Wielkopolan w Konfederacji Barskiej w latach 1768-1772, uznawanej przez część historyków za pierwsze polskie powstanie narodowe. Są również faktem zbrojne działania powstańcze 1794 roku, związane z insurekcją kościuszkowską. Mieliśmy ponadto jeszcze na terenie Wielkopolski powstanie w 1806 roku, zainicjowany przez Jana Henryka Dąbrowskiego, także zakończony sukcesem, ale były również dwa nieudane zrywy powstańcze 1846 i 1848 roku, o których przy tej okazji z reguły zapominamy. Z drugiej strony zaś sukcesem zakończyły się z kolei dwa inne polskie powstania o nieco mniejszym zasięgu, mianowicie powstanie na Sejnymszczyźnie w sierpniu 1919 roku oraz drugie powstanie śląskie, które miało miejsce prawdopodobnie rok później, czyli w 1920 roku. Ale już z samej tej listy wielkopolskich zrywów narodowo-wyzwoleńczych wynika, że to trwające od 27 grudnia 1918 roku do 16 lutego 1919 ostatnie powstanie nie było izolowanym historycznie, wyjątkowym w dziejach Wielkopolski minionych 250 lat wydarzeniem. Dla nas, dla mnie przynajmniej również w pewnym sensie, jest ono jednak wyjątkowe, ponieważ nade wszystko cenimy sobie tu w Poznaniu realizm polityczny. Cenimy sobie pragmatyzm i skuteczność, a to powstanie przyniosło nam powrót w granice odrodzonego po 123 latach niepodległego państwa polskiego, czyli okazało się skuteczne. Nie było zatem tylko oderwaną od rzeczywistości ideą. Nie zamierzam podważać tej wielkopolskiej tendencji do traktowania z dystansem tego wszystkiego, co jest, jak mówimy, tylko ideą. Ale chciałbym powiedzieć coś o pewnym ukrytym założeniu, które bezwiednie wiąże się z taką gloryfikacją, czy nawet lekką jedynie fascynacją tak zwanym pruskim porządkiem w Wielkopolsce. To
To założenie polega na przekonaniu, że zasada realizmu politycznego jest ostatecznym fundamentem wszelkiego zdrowego i racjonalnego życia zbiorowego w nowoczesnym społeczeństwie i państwie. Chciałbym sformułować jeszcze kilka uwag historycznych o tej pruskiej realpolitik jako koncepcji polityki opartej na czystym rachunku siły i narodowych interesów, rachunku programowo oderwanego od wszelkiego kontekstu etycznego, traktowanego tu wyłącznie jako zakłócenie realistycznego, czysto pragmatycznego podejścia do problemów politycznych. Otóż główny, jak się wydaje, problem z tą niemiecką realpolitik i z wszelką konsekwentną realpolitik polega nie tyle na tym, że jest ona etycznie barbarzyńska, ale że okazuje się praktycznie nieskuteczna. Dowodzi tego historia ostatnich dwóch stuleci. Sztandarowe kierunki polityki zewnętrznej i wewnętrznej Zjednoczonych Niemiec za Bismarcka na przykład, czyli izolacja Francji w Europie, Kulturkampf Rzeszy i powiązana z nią polityka germanizacji ludności polskiej na terenie zaboru pruskiego, okazało się w szerszej perspektywie historycznej fiaskiem, dając efekty odwrotne od zamierzonych. W polityce zagranicznej to właśnie główne dzieło Bismarcka, wymierzony w interesy Francji, tak zwany Sojusz Trzech Cesarzy, niemieckiego, austro-węgierskiego i rosyjskiego, doprowadził w dalszej przyszłości, po wycofaniu się Rosji z sojuszu, do niekorzystnego dla Niemiec zbliżenia francusko-rosyjskiego, a w końcu do konieczności prowadzenia działań na dwóch frontach w zbliżającej się wojnie światowej, izolacji Niemiec na arenie międzynarodowej i ich finalnej klęski w wojnie, pociągającej ze sobą upadek gospodarczy jako skutek reparacji wojny. Z kolei Kulturkampf, zmierzająca przede wszystkim do ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego w cesarstwie niemieckim oraz powiązana z tym polityka germanizacyjna, doprowadziła Bismarcka z jednej strony do konieczności wejścia w sojusz z Kościołem dla ograniczenia wpływów ruchu socjalistycznego w Niemczech, z drugiej strony zaś doprowadziła do konsolidacji w Polsce ruchu narodowego, który od powstania jeszcze za rządów żelaznego kanclerza w 1887 roku Ligi Polskiej przez Ligę Narodową prowadził finalnie do utworzenia w 1897 roku Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, które jest już, można powiedzieć, zwartą ideologicznie i organizacyjnie odpowiedzią polskich działaczy narodowych na nacjonalizm niemiecki. Nawiasem mówiąc, aktywność dyplomatyczna jednej z czołowych postaci tego ruchu, Romana Dmowskiego, w pracach konferencji pokojowej w Paryżu, przyczynia się do odzyskania przez Polskę Pomorza, a w znacznym stopniu także Wielkopolski i części Górnego Śląska. Kolejnym w dziejach Niemiec wpływowym wyrazicielem tej wielkiej idei realpolitik, jeszcze bardziej można powiedzieć konsekwentnym, był Adolf Hitler. I to jest również fakt historyczny. Tu także, pomijając wymiar etyczno-prawny, skutki praktyczne z punktu widzenia niemieckiego interesu narodowego okazują się opłakane. Teza o tym, że niemiecki realizm polityczny jest skuteczny sam w sobie, nie wydaje się zatem historycznie uzasadniony. I nie mówię tego z perspektywy jakiejś germanofobii, bo mogłoby to tak zabrzmieć. Sam zajmuję się zawodowo od lat filozofią niemiecką. Uważam, że w tym między innymi zakresie kultura naszych zachodnich sąsiadów ma olbrzymi ponadczasowy dorobek, którego nie sposób podważyć. Podobnie jest z innymi obszarami tak zwanej kultury wyższej. Tak jest, jak wszyscy wiemy, z muzyką, z literaturą piękną, z osiągnięciami Niemiec w obszarze nauki nowoczesnej, ale akurat w dziedzinie wolności politycznej i nowoczesnej refleksji historycznej w tym zakresie Niemcy i ich myśl polityczna, powiedziałbym,
Pogodnie mówiąc, nie są dla nas autorytetem. Wydaje się natomiast, że oni sami wiele mogliby się nauczyć z polskiego doświadczenia. Z reguły skłonni jesteśmy, w szczególności tu, w Wielkopolsce, przypisywać z góry bowiem negatywny rys ideologiczny wszelkim formacjom światopoglądowym o charakterze idealistycznym. Także na gruncie myśli politycznej. Jeżeli więc ktoś uważa, jak romantyczni mesjaniści polscy, że fundamentem polityki są idee, a rzeczywistość jest względem nich wtórna, to ktoś taki, naszym zdaniem, myśli życzeniowo. To znaczy, koloryzuje rzeczywiste zjawiska polityczne, przedstawia je w wyidealizowanej formie, chciałby je po prostu dostosować do własnych wyobrażeń, a zatem jest, jak uważamy, dogmatyk. I odwrotnie, ktoś, kto myśli przeciwnie, uważa, że idee polityczne są zawsze wtórne względem rzeczywistości politycznej. Ktoś taki, jak sądzimy, myśli rozsądnie, jest realistą, ma, jak uważamy, adekwatny, krytyczny stosunek do polityki. Poglądy realistów politycznych, wszelkiej maści pragmatystów i pragmatyków, nawet jeżeli ich nie podzielamy, czy z nimi nie sympatyzujemy, zazwyczaj z góry skłonni jesteśmy w jakiejś mierze usprawiedliwiać i traktować jako mimo wszystko bardziej zrozumiałe i rozsądne. Usprawiedliwiamy je także w sytuacji, w której przeczą im fakty historyczne. Tak jest na przykład ze znaną nam już współcześnie marksistowską tezą na temat dynamiki procesów społecznych, która mówi, że byt materialny określa świadomość społeczną, a z której klasycy marksizmu, Marx i Engels, wyprowadzają, jak wiadomo, konkluzję o nieuchronności rewolucji proletariackiej i nastaniu globalnego społeczeństwa bezklasowego, czyli powszechnego ustroju komunistycznego. Konkluzje tej nie potwierdzają faktyczne dwudziestowieczne dzieje opartych na demokracji i kapitalistycznej gospodarce wolnorynkowej zachodnich systemów społecznych. Co więcej, przeczy jej historyczny fakt upadku realnego socjalizmu w wyniku antykomunistycznej rewolty społeczeństw państw byłego bloku wschodniego w Europie po 1989 roku. Wszystko to nie powstrzymuje współczesnych neomarksistów przed kultywowaniem w dalszym ciągu teorii materializmu historycznego i głoszeniem na nowym polu nieuchronności radykalnego przewrotu politycznego, społecznego czy w sferze kultury wyższej, przewrotu o charakterze globalnym. Zmienia się tylko, można powiedzieć, sposób definiowania podmiotu sprawczego tej przyszłej rewolucji. Tak jak u klasyków marksizmu podmiotem zmian miał być proletariat, czyli klasa robotnicza, a w poglądach zachodnich ideologów nowej lewicy lat 60. XX wieku, taki jak na przykład prominentny przedstawiciel nurtu szkoły frankfurckiej Herbert Marcuse, miał to być lumpem proletariat wielkich miast, tak obecnie funkcję tę przejmuje w analizach neomarksistów tak zwany prekariat, czy kolejne mutacje tego pojęcia. Fundament światopoglądowy pozostaje jednak, można powiedzieć, ten sam. Jest nim założenie, że w indywidualnej i zbiorowej egzystencji ludzkiej to byt określa zawsze świadomość, a nie odwrotnie. Co pociąga za sobą ogólne przekonanie o prymacie materii życia społecznego, czyli jakiegoś nieokreślonego, czystego interesu materialnego człowieka nad ideą. Wyobrażenie, że to raczej idea miała być napędową rzeczywistości materialnej, jest bezpośrednio trudne do zrozumienia. A jednak, wracając do naszego tematu głównego, przeanalizowanie postaw życiowych czołowych przedstawicieli idei wielkopolskiej
okresu międzypowstaniowego XIX wieku, zdaje się właśnie paradoksalnie coś takiego sugerować. Ja odwoływałem się tu już podczas poprzedniego wykładu do pracy Stanisława Przybyszewskiego Poznań ostoją myśli polskiej. Chciałbym na koniec również sięgnąć do myśli tego wybitnego przedstawiciela polskiego modernizmu, ponieważ w pracy tej właśnie Przybyszewski wydobywa między innymi ten element idei wielkopolskiej i bardzo dobrze charakteryzuje specyfikę wielkopolskiego rozumienia pracy. Pracy, która nie jest pracą oderwaną od idei, tylko jest integralnie powiązana z ideą właśnie. Jest ideą integralnie powiązaną z praktyczną jej realizacją. Przybyszewski stara się przedstawić tą swoją wizję idei wielkopolskiej w kontekście historycznym. Analizując sposób, w jaki po 1831 roku właśnie główny ciężar myślenia narodowego w Polsce przeniósł się z obszaru Królestwa Polskiego właśnie do Wielkopolski. Pisze, że Poznań stał się istotnym sercem Polski po 1831. I argumentuje to tak. Wprawdzie warunki poznańskie, w jakich duch narodu po roku 1831 wziął się rozwijać, były szczęśliwsze, aniżeli w Galicji podczas rządów Kriegów lub Langenauów. Nie było tej srogiej katowskiej niewoli, jak w Królestwie, ale żelazna ręka prezydenta Flotwella była dość silna. Prezydent Eduard Flotwell był nad prezydentem Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1830-1840. Więc żelazna ręka prezydenta Flotwella była dość silna, by wszelkie zakusy myśli polskiej w zarodku zdławić. Gdyby nie był Flotwell, napotkał na iście wybrany rząd dusz, których poza ofiarnością bezgraniczną, poza zdolnością do najwyższych poświęceń żyło uczucie powinności i obowiązku, jakie tylko przez pracę spełnić można. Tego rządu, a tej niespokojności pisze Marcinkowski w swym przepięknym testamencie, którą Pan Bóg wlał w duszę moją, inaczej postronić nie mogłem, jak ciągle zajmując się pracą. Wszystko, co się w sprawie zorganizowania na nowo na wszystkie strony rozbiegającej się umysłowości polskiej w poznańskiem dokonało, pisze dalej Przybyszewski w swoim komentarzu, nosi znamię niezmordowanej i wytrwałej pracy, wytężonych, niestrudzonych wysiłków, napięcia do ostatnich granic wszystkich sił duchowych. Ale to nie ta mrówcza, rzemieślnicza praca, choćby i najpilniejszych mierno, tylko ta rzutka, energiczna, coraz szersze zakresy swojej działalności sobie wykreślająca praca, którą dąży się na szczyt. Praca natchniona najgorętszą miłością ojczyzny i narodu. Praca, w której każdy z tych tytanów pracy, jakimi się po on czas Wielkopolska szczyci, z dumą o sobie powiedzieć może, że przez nią w naród się wcielił, bo każdy z nich nie tylko kochał, nie tylko cierpiał za miliony, ale i pracował za miliony. Ale praca ta nie byłaby tak nieskończenie błogą w swych skutkach, nie wydałaby tak bogatego żniwa, gdyby jej nie była poparła istotnie jakaś święta chódź, w której się Karol Marcinkowski w swym testamencie na pytanie, co się z jego dochodami stało, spowiada. I tu cytat z Marcinkowskiego. Wyobraźcie sobie rozrzutnego człowieka, który skoro jakąś rzecz zobaczy,
co pasji jego dogodzi, nie pyta, czy rozsądnie by kupić, ale dogadając swej chuci, wyrzuca pieniądze. Otóż taką samą chuć wlał Pan Bóg w mą duszę. Kiedy widział, że wydatkiem pieniędzy na pożyteczne, jak mi się wydawało, cele, mogłem dogodzić tej żarliwości mej duszy, z jakąś przyjemnością wydawałem, ciesząc się zawsze, że to moja prawdziwa własność, mój, że tak powiem, utwór, którym dysponuję. Tyle Marcinkowski. I podobnie, pisze dalej Przybrzewski, by zaspokoić tę chuć, woła Raczyński do Mickiewicza. Pisz jak chcesz, wszystko co chcesz, byle po polsku, będę twoim wydawcą. Zakłada bezcenną bibliotekę Raczyński, zbiera wszystkie drukowane i niedrukowane materiały do dziejów Polski, cały żywot swój poświęca wnożeniu nieocenionych skarbów, świadczących o naszej przeszłości, które by już dawno, gdyby nie on, zatracone zostały. Wydaje własnym kosztem w kilkunastotomowej publikacji pamiętniki, listy, archiwalne materiały, kroniki, kodeksy dyplomatyczne. I któż by zliczył niespożyte jego zasługi około piśmiennictwa polskiego? Legendą jest dziś wprost, jak się wydaje, gdy się czyta, że jeden z najzasłużeńszych mężów Poznania, Żupański, majątek swój w połowie poświęcał, by wydawać dzieła Liberta, Kremera, Henebrońskiego, Cieszkowskiego, Mochnackiego, Bogdana Zaleskiego, Lucjana Siemińskiego, poezję Niemcewicza, a już nieocenioną jego zasługą było to wydanie 20-tomowego wiekopomnego dzieła Lelewela Polska i dzieje rzeczy. Wiedział Lelewel, że jedynie Żupańskiemu zawdzięcza, iż cała jego olbrzymia praca nie poszła na marne, że rękopisy jego nie zbutwiały w kufrach, nie zgniły na strychach, nie rozproszyły się po wszystkich zakątkach i zakamarkach poddaszy. Nie chciał brać od Żupańskiego honorariów, bo jak mówił, przecież wiem, że na sprzedaży stracisz. I Żupański traci istotnie. I tracił bardzo dużo. Ale cóż tego magnata na kładce ta strata obchodziła? Przez lat kilkadziesiąt, kiedy to Galicja na polu literatury nic prawie ważniejszego nie wydała, a królestwo wydawać nie mogło, mieli pisarze polscy jedyną gościnę u Żupańskiego. 544 dzieła polskich w 655 tomach. I to przeważnie rzeczy, które by bez nakładu Żupańskiego na zawsze dla Polski stracone zostały, a w które bez końca swój majątek wkładł. Dzieje literatury polskiej pomiędzy 1830 a 1850 rokiem rozgrywają się po raz pierwszy może od czasu jej istnienia przez tak długi przeciąg czasu na jednym tylko terenie, pisze Przybyszewski. W Wielkopolsce, a raczej w jej stolicy Poznaniu. Żadne inne miasto nie odegrało tak ważnej roli w piśmiennictwie polskim. Nie zdołało w sobie skupić w tej mierze wszystkich sił umysłowych Polski, zogniskować w sobie częstokroć rozbieżne, na trzy strony rozproszone dążenia, kierunki, wysiłki myśli polskiej, jak właśnie Poznań po 1831 roku. Dziękuję bardzo. Ocenie dzisiejszy papier obecny. Ja oczywiście nieprzypadkowo cofam się tutaj do połowy XIX wieku, bo jestem przekonany, że to pęknięcie, o czym tutaj mówiłem, to pęknięcie, które miało miejsce między tą epoką, tak zwaną epoką międzypowstaniową, a epoką popowstaniową, zarysowało taką dość istotną różnicę. Dwie wizje patriotyzmu. Jedną wizję ukierunkowaną na patriotyzm wypływający z idei polskiej i realizujący tę ideę polską. I drugi patriotyzm, który opiera się na jakiejś formie wycofania z idei. Postawienia na modernizację, na podnoszenie rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, społecznego Polski. Otóż jestem przekonany, że w tej myśli przed
sprzed Powstania Styczniowego, w tej myśli, którą realizuje się tutaj w Wielkopolsce, jest i jedno, i drugie. Że to, co się dzieje po Powstaniu Styczniowym, to jest tak naprawdę jakaś forma załamania tego wcześniejszego patriotyzmu. I gdybym miał powiedzieć, jaka jest sytuacja współczesnego polskiego patriotyzmu, to powiedziałbym, że żyjemy w czasach jakiegoś zachwiania tego poczucia patriotyzmu i zachwiania poczucia tożsamości. I w moim przekonaniu jedyny sposób, żeby odzyskać ten właściwie rozumiany żywy patriotyzm, który zawiera oba elementy, czyli ideę i rzeczywistość, to jest cofnięcie się w pewnym sensie do historii i zrozumienie tej historii. A nie forsowanie patriotyzmu całkowicie oderwanego od historii i abstrahującego od rozumienia, a do jakiegoś głębszego rozumienia ciągłości. To właśnie tak myślę. Tak myślę, że to jest efekt tego pęknięcia. Tak. Pęknięcia, które było pęknięciem oczywiście pod wpływem bardzo ciężkich doświadczeń historycznych. Jakby trudno dziwić się, nie jesteśmy w jakby skórze tych pokoleń, które po klęsce Powstania Styczniowego próbowały jakoś, jak to powiedziałem wcześniej, ocalić tę substancję etniczną narodu polskiego. Tak? No, wszelka autonomia Królestwa Polskiego dobiegła końca w wyniku klęski Powstania Styczniowego. Nie było miejsca już na jakiekolwiek funkcjonowanie polskiej instytucji, na jakiekolwiek prawa obywatelskie. To, co nazywamy dzisiaj społeczeństwem obywatelskim, to przestało istnieć w 1864 roku. No i to spowodowało tego typu jakby ideowy odwrót od takiej głębszej idei polskiej, nawet od idei pełnej niepodległości Polski. Niemniej jednak nie wydaje mi się, byśmy musieli trwać ciągle w tamtej perspektywie. Żyjemy w zupełnie innym punkcie i możemy sięgnąć do tamtej wielkopolskiej, organicznej jedności tej idei i rzeczywistości w polskiej świadomości politycznej, w polskiej świadomości patriotycznej, i do tego bym zachęcał.